Witam was, drodzy przyjaciele, witam tych, którzy doszli w międzyczasie. Trudne słowo, posłuszeństwo. Kiedy ono wybrzmiewa w naszych uszach, gdzieś tam być może rodzi się jakaś taka niezgoda. Jak to? Ja muszę komuś być posłuszny? Ktoś chce ograniczyć moją wolność? Ktoś chcę w jakiś sposób ograniczyć moją niezależność, przecież żyję w wolnym kraju, przecież mogę robić to, co chcę, przecież mogę myśleć tak, jak chcę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc niekoniecznie mamy te pierwsze naturalne skojarzenia ze słowem posłuszeństwo pozytywne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Oczekujemy posłuszeństwa, będąc rodzicem, będąc gdzieś tam pracodawcą, będąc w różnych pozycjach odpowiedzialności. Ale jeśli to dotyczy nas, no to niejednokrotnie robimy wszystko, żeby zamanifestować swoją niezależność, żeby utrzymać swoją autonomię. Nawet jeśli ona jest marna, nawet jeśli rozsypuje się nasze życie, widzimy, że coś nie gra, że po prostu jest licho, no to w imię pewnej niezależności potrafimy brnąć dalej w czasem w absurdalne kierunki. Więc posłuszeństwo. Biblia namawia nas do posłuszeństwa. Posłuszeństwa wobec Boga, wobec Jego Słowa, bo Bóg jest bardzo praktyczny. Wypowiedział swoje Słowo i człowiek powinien się temu Słowu podporządkować. Wobec władzy, rodzice wobec dzieci, wobec przywództwa, czy to w pracy, czy to w kościele, gdziekolwiek. I możemy mnożyć te zależności, o których już wspomniałem. Natomiast, nie wiem, czy pamiętacie, jak zaczęła się historia człowieka. Zaczęła się, niestety, zaraz po stworzeniu od nieposłuszeństwa. Zaczęła się od nieposłuszeństwa, że człowiek wymyślił, że być może warto spróbować nie posłuchać tego, co Bóg powiedział. Diabeł mu w tym pomógł. A czy na pewno Bóg powiedział? A czy na pewno w tym wszystkim to o to chodzi? Bo może nie do końca. I człowiek posmakował nieposłuszeństwa. Wiedział, że coś jest nie tak. I w wielkim skrócie aż do dziś mamy z tego tytułu różne problemy. Tak to jakoś się dzieje. Myśląc o nieposłuszeństwie, zakwalifikowałbym je w dwóch grupach ludzi. Pierwsza grupa to jest ci, którzy znają Ewangelię, znają Boga, ale z jakichś powodów są mu nieposłuszni. Albo są posłuszni. Druga grupa ludzi to są ci, którzy nie mieli sposobności poznać Boga, Jego słowa. Myślę, że tutaj zaryzykuję stwierdzeniem, chyba nie ma takich ludzi, ale tak hipotetycznie może się dziać, że ktoś nie poznał Ewangelii i żyje w nieposłuszeństwie. Albo może żyć w posłuszeństwie. No to trochę dziwne, bo jak można żyć w posłuszeństwie, kiedy się nie zna Ewangelii? Jak można żyć w posłuszeństwie Bogu? A można. Bóg przewidział coś takiego. Zacytuję wam pewien fragment, tak dla porządku, żebyśmy byli spokojni. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wpisana jest w ich sercach. My to nazywamy sumieniem. Gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżają albo uniewinniają. Więc możemy być spokojni. Bóg w jakiś sposób sobie poradzi nawet z tymi, którzy z jakichś powodów nie usłyszeli albo nie usłyszą dobrej nowiny, Ewangelii, wieści o Chrystusie. I tacy ludzie mogą być posłuszni swojemu sumieniu albo mogą działać wbrew sumieniu. Myślę, że ta pierwsza grupa ludzi ma większy problem. Zaryzykuję takim stwierdzeniem. Bo poznali prawdę, która jest w Chrystusie. W tym sensie problem, kiedy decydują się na nieposłuszeństwo. Co to jest nieposłuszeństwo? W myśl tej definicji, że mamy pierwszą i drugą grupę ludzi. Ja poddam takie stwierdzenie, jest to niepoddawanie się woli Boga.
Nieposłuszeństwo jest grzechem i to takim dziwnym. Dlaczego? Dlatego, że człowiek łatwo je racjonalizuje. Potem będę odwoływał się do tej myśli i będę ją wyjaśniał. W każdym razie chcę powiedzieć, że jesteśmy mistrzami w wytłumaczeniu swojego nieposłuszeństwa. Mamy zawsze jakąś swoją rację na nieposłuszeństwo. Nikt nie mówi, że jest nieposłuszny wobec Boga i się cieszy z tego tytułu i jest fajnie. Tylko powie, nie, nie, ja jestem posłuszny wobec Boga. To, że ty myślisz inaczej, no to wiesz, ty masz swoją rację, ja mam swoją rację. Ja tak interpretuję słowo, a ty może trochę inaczej. Natomiast dlaczego? Jeśli nieposłuszeństwo jest nieposłuszeństwo jest niepoddawaniem się pod wolę Boga, to rodzi się od razu pytanie, dlaczego mamy być posłuszni właśnie Bogu? Bo powiem wam tak, alternatywą jest posłuszeństwo wobec ciemności, wobec grzechu. Dosyć radykalnie, prawda? Bo jakby nie ma środka, nie ma jakiejś takiej przestrzeni, że człowiek się zastanawia, tak może ma taki niezły sposób na życie, a niekoniecznie nazywa to posłuszeństwem wobec Boga. Ale przeczytam wam, jak apostoł Paweł to określa. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? I teraz posłuchajcie. Czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Paweł nie ma z tym problemu. Mija 20 wieków, humanizm, postmodernizm i tak dalej, coraz trudniej nam przyjmować wyzwania, coraz bardziej stanowczo domagamy się o wolność i o niezależność. Tylko nie bardzo potrafimy szczerze dookreślić i nazwać po imieniu jej skutki. Tą atomizację życia, tą totalne rozbicie relacji i tak dalej, możemy sobie tutaj mnożyć różne historie. Natomiast Paweł nie ma problemu. On mówi tak, że albo jesteśmy posłuszni grzechowi ku śmierci, albo jesteśmy posłuszni sprawiedliwości, czytaj Bogu. Dwa kierunki dla życia człowieka. W jego myśleniu, w jego decydowaniu, w jego postępowaniu. I ja bardzo dziękuję Bogu za to, że Ewangelia jest bardzo jednoznaczna. Że w Ewangelii nie ma takich, wiesz, no, ty możesz, tak jak z tym słoniem, wiecie, znacie tą historię, jak kilku niewidomych opowiadało swoje wrażenie po zetknięciu się ze słoniem. Problem w tym, że jeden dotknął ucha, i miał wyobrażenie, że słoń to jest taki giętki, miękki. Drugi uderzył się, nadział się o kieł. Mówi, słoń to jest takie coś, co jest bardzo ostre. I każdy opowiadał, i tak możemy mnożyć tych, co dotknęli nogi i tak dalej. I każdy miał jakieś wyobrażenie. Ale problem w tym, że to wyobrażenie jest bardzo cząstkowe. My musimy zastanowić się, co o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie mówi Bóg w całości. Bo to dotyczy całego twojego życia. Nie można sobie tworzyć usprawiedliwień na zasadzie jakiegoś wycinka malutkiego, który nam pasuje właśnie do naszych poglądów, do naszej sytuacji życiowej i tak dalej, i tak dalej. I zarówno posłuszeństwo, jak i nieposłuszeństwo ma swoje następstwa. Ono rodzi zawsze swoje owoce. Jeśli się zaprzedajemy w posłuszeństwo grzechowi, możemy domyślić się owoców. Nikt nie chciałby być w takim miejscu, a jednak wielu ludzi wybiera taką drogę i brną w grzechach swoich i udają, że się nic nie stało, albo nawet jak coś widzą, że nie tak, to nie chcą tego nazywać po imieniu i tak dalej, stają po swojej stronie swojej racji, racjonalizując grzech, racjonalizując zły wybór, zły kierunek. Człowiek jest bardzo kreatywny. Posłuszeństwo też rodzi swoje owoce. Chciałbym wam przeczytać pewną historię. Historię, która zdarzyła się około 10 wieków przed Chrystusem, bardziej 9, dosyć dawno temu. Posłuchajcie. Filistyńczycy także zabrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem.
w 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takiego mnóstwo jak piasku nad brzegami morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas na wschód od Bet Awen. Jest to księga pierwsza Samuela, 13 rozdział. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się po jaskiniach i po norach i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach. A znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela. Lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził Twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Ekstremalna sytuacja. Filistyńczycy przeważali swoją siłą zasoby militarne Izraela, rodzącego się dopiero militarnie. Oto pierwszy król, niedawno powołany, kształtuje swoją armię. Wobec Filistynów to jest w przeważającej części dużo mniejsza armia. I Samuel mówi mu: przyjdę 7 dnia, złożę ofiarę przed Panem i rozpocznie się walka. I rzeczywiście przyszedł 7 dnia. Tylko niestety zaraz po tym, jak król Saul nie wytrzymał i złożył po swojemu ofiarę całopalną i ofiarę przebłagania. Wydawałoby się, że efekt jest podobny, że efekt jest tam, taki sam. Kiedy byłem małym chłopcem, byłem w wieku mojego Maćka, kiedyś mama mnie wysłała, żebym wyrzucił śmieci wieczorem, w nocy. I rzeczywiście wyrzuciłem te śmieci. Wróciłem do domu, na drugi dzień przychodzi sąsiadka, mówi: pani Giskowa, zdaje się, że to pani śmieci walają się po całym osiedlu, bo tylko pani wiem, że kupuje takie mleko tutaj w proszku dla dzieci. No nie doszedłem do śmietnika, bo trochę mi się nie chciało, trochę się obawiałem, bo było ciemno, taki młody chłopak to ma różne myśli, więc wyrzuciłem gdzieś tam śmieci po drodze. Jakby zrobiłem to, o co mnie prosiła mama, to co było celem, żeby śmieci wyrzucić. Tylko nie do końca w posłuszeństwie. I zrodziło to swoje następstwo. Taki może trochę życiowy, nawet komiczny przykład. Potem musiałem chodzić po całym osiedlu, słuchajcie, w ciągu dnia i zbierać te śmieci. Najadłem się jeszcze więcej wstydu niż czegokolwiek innego, ale musiałem to zrobić, bo mi mama powiedziała: słuchaj, no nie może tak być. Więc ma to swoją cenę, rodzi to swoje skutki. Nieposłuszeństwo zawsze rodzi swoje skutki. Król Saul. O wiele bardziej poważne wyzwanie niż tam jakieś śmieci. Ale też wymyślił sobie swój sposób na wyjście z trudnej sytuacji. Niby cel był ten sam, żeby złożyć ofiarę Panu, żeby uczcić Pana, żeby lud wzmocnił się w wierze i wiedział, że to Pan prowadzi swój lud do walki z Filistynami. Czy tak było? Tak, tylko co do detali nastąpiło nieposłuszeństwo. Nastąpiło nieposłuszeństwo. Więc jeśli używamy słowa posłuszeństwo, to w swej definicji ono mówi o całkowitym posłuszeństwie.
Nie można być w połowie posłusznym, bo to wciąż jest nieposłuszeństwo. Tak jak nie można być trochę w ciąży. Albo się jest, albo się nie jest. Albo się jest studentem, albo się nie jest studentem. I tak dalej, i tak dalej. Posłuszeństwo zupełne jest w pełnym tego słowa znaczeniu posłuszeństwem. Dlaczego król Saul zachował się nieposłusznie? Bo był porywczy? Nie, myślę, że opanował go strach z powodu niewiary. Zabrakło mu wiary. Bo Samuel co mu przypomniał, że to Pan powiedział, że to Pan wyznaczył ten moment, kiedy on jako prorok Pana złoży ofiarę. Popatrzył na okoliczności, rozejrzał się wokół i pomyślał sobie, licho ta sprawa wygląda, trzeba działać. Pamiętał, jaki jest cel, żeby złożyć ofiarę przed Panem. Ale nie tak, co do detali, co do szczegółów miało to nastąpić. Zdominował go strach, zabrakło mu wiary, albo zdominowała go niewiara. Czym jest wiara? Ja bym ją nazwał dosyć krótko. Jest posłuszeństwem wobec Boga. Jest przeświadczeniem, że jeśli On coś powiedział, to to się stanie. Nieposłuszeństwo zawsze staje w poprzek wiary, w poprzek zaufania Bogu. Jest wyrazem braku zaufania. A czasem po prostu buntu i pychy. Organicznej pychy w sercu człowieka. Ale w tym wypadku wystrachany król postanowił ratować sytuację. Nie wyszło to nikomu na dobre. Usłyszał, jak Bóg określił tę sytuację, że królestwo zostanie mu zabrane, że Pan wyznaczył innego człowieka. Dosyć radykalne posunięcie ze strony Boga. Wyobraźcie sobie, że ktoś staje przed prezydentem, przed królem dzisiaj, jakiś prorok i mówi takie słowa. Wielkie wyzwanie, ale on wiedział, Samuel wiedział, że to Pan powiedział. On na każdym etapie wiedział, jaka jest wola Boża i był posłuszny we wszystkim Bogu. I tego oczekiwał Bóg od Saula. I tym, nazwę to takim pośrednikiem Bożego przekazu, był prorok Samuel, a Saul nie posłuchał. Nie liczy się to, co ty możesz zrobić dla Boga. Ale liczy się to, aby robić dokładnie to, czego chce Bóg. My możemy robić dla Boga bardzo różne rzeczy, ale czy tego chce Bóg? Czy Bóg ci to powiedział, że masz to robić? Tu i teraz, w taki sposób, w takich okolicznościach. Każdy z nas przeżywa dylematy wiary. Każdy z nas zastanawia się niejednokrotnie, czego chce ode mnie Bóg? A już na pewno, kiedy sytuacja i okoliczności są bardzo trudne. Czym jest wiara? Zadałem takie pytanie. Wiarę widać właśnie w takich miejscach najbardziej. Tak jak posłuszeństwo w trudnych miejscach widać najbardziej, najwyraźniej. Trudne miejsca, doświadczenia, próby, kiedy musisz czekać i wydaje ci się, że już powinieneś zacząć działać, ale wiesz, że Bóg co innego powiedział. Bóg określił siebie w Słowie i wiesz, że musisz jeszcze poczekać. To są te momenty, w których wydaje ci się, że jakby nic się nie dzieje, a być może ukuwa się najgłębsza wiara i posłuszeństwo wobec Boga, bo tego nie da się odłączyć. Doskonałe posłuszeństwo. Tylko taką postawą zainteresowany jest Bóg. Dlaczego? Bo sam jest doskonale posłuszny. Pamiętacie, co zrobił Jezus? Przypomnę. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Doskonałe posłuszeństwo. Absolutnie doskonałe posłuszeństwo. Wtedy posłuszeństwo jest posłuszeństwem. Do końca. I był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.
aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I teraz komentarz jeszcze do Filipian. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, pisze apostoł Paweł, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Bez szemrania i powątpiewania. Bo szemranie i powątpiewanie rodzi nieposłuszeństwo. Tak było z królem Saulem. Natomiast jeśli wyrzucimy szemranie i powątpiewanie i czynimy wszystko w posłuszeństwie, przyjdą tego dobre owoce. To przyniesie dobre owoce. Apostoł Paweł opisuje Ewangelię w taki sposób. Warto sobie to przypomnieć, bo czasem mamy pokusę traktować Ewangelię jako taką miłą, słodką ofertę dla bardzo różnych ludzi, z różnymi potrzebami, z różnymi oczekiwaniami. I oto jest taka wspaniała Ewangelia, głoszona przez takich fajnych, miłych ludzi, którzy nie kradną, nie przeklinają, nie piją, nie palą. Posłuchajcie. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zobaczcie, jakie słowo mocne, najmocniejsze. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest Ewangelia. Celem Ewangelii nie jest polepszyć bytowanie człowieka, uczynić go bardziej miłym, zresocjalizować go tak społecznie. Ewangelia zbawia od śmierci. Każdy człowiek, kto nie pozna Chrystusa albo odrzuci Chrystusa, idzie do piekła. Tak mówi Słowo Boże. To nie jest zabawa. Wydawałoby się, że Saul się tylko trochę pośpieszył. No te 2 godziny. Samuel powinien zrozumieć go. W jakiś sposób odnieść się tak humanitarnie do tego wszystkiego, co się stało. Ale wiecie co? Za chwilę zdarzyła się kolejna wojna w życiu Saula, króla Izraela. Z Amalekitami. Ci, którzy zaatakowali Izraela, kiedy ci jeszcze błąkali się gdzieś tam po pustyni. I pamiętacie z tą historię, kiedy Hur i Aaron trzymali ręce Mojżesza i kiedy ręce były w górze, to Izrael wygrywał. To jest ten moment, prawda? I oto przyszedł czas odpłaty. I oto Saul znowu prawie wypełnił Bożą wolę. Pokonał Amalekitów, walczył z nimi i ich pokonał. Ale miał wyciąć wszystko w pień, nie dotykać niczego. Najlepsze owce ludzie sobie pobrali, a on przymknął na to oko. Miał zabić króla, ale nie zabił. Jak to mówią, prawie czyni wielką różnicę. Prawie wypełnił wolę Bożą, ale znał doskonałą, pełną wolę Bożą. Wiedział, co ma zrobić. Bał się ludzi. Znowu strach. I w swojej szczerości przed Samuelem przyznał się do tego. Tylko to jakby nie zmienia faktu, że wciąż było to wyrazem nieposłuszeństwa. Co z tego, że się boisz? Co z tego, że posłuszeństwo jest dla ciebie wyzwaniem? Jaką masz alternatywę? Nieposłuszeństwo? Ono rodzi swoje owoce. Jak komentuje to Samuel? Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, krnąbrność, bałwochwalstwo, oddawanie czci obrazom, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Znowu straszna wieść, kolejny raz od proroka Pana dla Saula. Nie będziesz królem. Przecież wykonał rozkaz Pana, pokonał Amalekitów, odniósł zwycięstwo. Ale zabrakło
pełnego posłuszeństwa, co w efekcie daje nieposłuszeństwo. Taki jest Bóg. Dlaczego Bóg oczekuje od nas pełnego nieposłuszeństwa i zmusza wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi? Dlatego, że człowiek, upadły człowiek, który ma problem z grzechem i nie ma innego rozwiązania, jak tylko w Chrystusie, nie potrafi i nie wie, jak żyć, żeby żyć wiecznie. Jedyną odpowiedź ma Bóg w Chrystusie. Tylko Chrystus, On i tylko On potrafi człowieka przenieść do wieczności, już to na ziemi. To jest chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo jest posłuszeństwem do końca. Niektórzy ludzie są posłuszni Bogu tylko w niedzielę. To nie jest chrześcijaństwo. Wiecie, co to jest? To jest prawie posłuszeństwo, a prawie posłuszeństwo to nieposłuszeństwo. Nie da się być mężem mojej żony tylko w poniedziałek. Ja jestem jej mężem do końca mojego życia, a ona moją żoną do końca mojego życia. Czy będzie łatwo, czy będzie trudno, czy lepiej, czy gorzej, nie ma to dla nas kluczowego znaczenia. Chcielibyśmy, żeby było łatwiej, ale może być różnie. Do końca życia jesteśmy dla siebie przeznaczeni. Tak żeśmy wypowiedzieli przed Bogiem i tego się trzymamy. To jest chrześcijaństwo. Ja już jej nie kocham. Gdybyś wiedział, co, jak ona się do mnie odzywa, jak ona się... I mamy po prostu relatywizację swoich decyzji, nieposłuszeństwa. Człowiek zawsze znajdzie jakiś argument, żeby siebie wytłumaczyć. Ale znowu powiem, nie liczy się to, co ty możesz zrobić dla Boga, albo jak ty to widzisz, ale liczy się tylko to, aby wypełnić dokładnie Bożą wolę. Wypełnić to, co On powiedział. Powiem jeszcze tak bardziej brutalnie i dosadnie. Boga nie interesuje, co ty myślisz na taki czy inny temat. Co ty byś zrobił w takiej czy innej sytuacji. Jego interesuje tylko jedna rzecz, abyś wypełnił Jego wolę, bo On nigdy się nie pomylił. On nigdy nie popełnił błędu. A my? Niektórzy mogą powiedzieć, moje życie to jest jeden wielki błąd. Nie potrafię się do dziś odnaleźć. Muszę coś zrobić z tym przesłaniem, które słyszę. Posłuszeństwo, nieposłuszeństwo. Kusi mnie, żeby jeszcze raz przeczytać słowa apostoła Pawła. I przeczytam jeszcze raz. Posłuchajcie je. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest chrześcijaństwo. To jest Ewangelia. Czy chrześcijanie to mięczacy? Mięczaki? Nic z tych rzeczy. Ta ziemia nie wchłonęła tyle krwi, co krwi męczeńskiej chrześcijan za sprawę Chrystusa. To nie ma nic wspólnego z tchórzostwem. Absolutnie nic. Bycie chrześcijaninem to jest największe wyzwanie na tej ziemi i najpiękniejsze. Bo tylko Chrystus zmartwychwstał. Wszyscy inni ideolodzy myśli religijnej zostali pochowani i już nigdy nie wstali. A ich ciała zjadły robale. I tyle było historii na temat wieczności, na temat pomysłu na wieczność. Chrystus zmartwychwstał. Pamiętajmy o tym. Dlatego apostoł Paweł dobrze rozróżnił, jak wygląda rzeczywistość duchowa. Tu nie ma zabawy. Tu naprawdę nie ma zabawy. Jeśli chodzi o moc Słowa Bożego, to ono ma moc burzenia wszelkich warowni. My poruszamy się w świecie duchowym, którego nie widzimy. Przede wszystkim nie w tym fizycznym, który dzisiaj widzimy i oglądamy. Możemy się rozejrzeć, możemy popatrzeć sobie w oczy. Nikogo od tej pory nie znamy według ciała, tak mówi Słowo Boże. Pamiętacie to słowo? Do kogo ono jest skierowane? Kogo ono definiuje? Kościół, chrześcijan. To znaczy, że już nikogo nie znasz według ciała, tak cieleśnie, tylko musisz wiedzieć, że najważniejsza myśl, najbardziej prawdziwe postrzeganie drugiej osoby to jest to duchowe postrzeganie, że on ma duszę, że on ma jakąś wieczność, coś się dzieje w jego życiu.
w jakimś miejscu jest i trzeba je dookreślić, póki człowiek żyje. Nie ma się co szczypać, nie ma co, słuchaj, jest dobrze, to nic, że tam, wiesz, żyjesz w takim czy innym grzechu, jakoś to będzie, wiesz, no musisz sobie poradzić. Co to za wieść? To jest przybijanie kolejnego gwoździa do trumny grzechu. Apostoł Paweł wie, że najbardziej rzeczywistym światem jest świat duchowy. Świat wieczny jest tutaj w naszych sercach, w naszym życiu, w naszym postrzeganiu. Bóg uzdolnił nas do tego, żebyśmy to umieli rozeznawać, żebyśmy chcieli to zobaczyć. Tak jak ten prorok mówi do swojego sługi, niedługo zobaczysz, jakie zastępy stoją za nami. I jego sługa zobaczył na chwilę wielkie, potężne, anielskie zastępy i za głowę się złapał. A ja się tak bałem. Przecież to wszystko toczy się w rzeczywistości duchowej, a nie tej fizycznej. To, co się dzieje w rzeczywistości fizycznej, to jest tylko odbicie tego świata duchowego. Wszystko jakby na głowie. Zechciejmy na to popatrzeć w myśl tego, co dwa razy przeczytałem. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Słowo Boże jest prawdą i kruszy wszelką nieprawdę, a wszystko, co jest poza Bogiem, jest nieprawdą, jest kłamstwem, bo diabeł jest ojcem kłamstwa. Taka jest prawda o nas i o wszechświecie. Świecie i wszechświecie. Ewangelia jest naprawdę dobrą nowiną. Ewangelia jest jedyną dobrą nowiną dla człowieka na tej ziemi. Różnych pisarzy poznawałem, religijnych. Szukałem prawdy to tu, to tam. Ale porwała mnie Ewangelia. Bo okazała się prawdą. Bo przyjrzałem się faktom. Nie chcę iść za Josephem Smithem, któremu się coś objawiło i mówi o swoich wymysłach i nie ma na to świadków. Ale chcę pójść za Chrystusem, który dokładnie to, co powiedział, to zrobił i to się wykonało. Mało tego, wieki przed nim kilkaset proroctw zapowiadało dokładnie wszystko to, co ma się dokonać przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Pamiętaj, że twoje życie ma wieczny wymiar. I już dziś, a może powiesz dopiero dziś, lepiej późno niż wcale, już dziś musisz zdać sobie z tego do końca sprawę i stać się kimś od początku do końca posłusznym Ewangelii, Słowu Bożemu. Nie dlatego, że ja to mówię. Chociaż Paweł przymusza ludzi, bo taką miał misję. I ja wierzę, że każdy kaznodzieja, który głosi kazania, ma taką misję przymuszania do posłuszeństwa Bogu. Nie dlatego, że on jest kimś ważnym, ale dlatego, że Bóg jest jedyną odpowiedzią dla człowieka na życie wieczne, na zbawienie, na ratunek. Gdzie szukać ratunku? W Stanach Zjednoczonych? W Waszyngtonie? W Nowym Jorku? Tam, gdzie są duże pieniądze? Na chwilę tak. Ale to się wszystko zamieni w pył kiedyś. To jest tylko kwestia czasu. Ja nie mówię tego, żeby straszyć, ale historia uczy. Błogosławmy Amerykę. Niech Bóg błogosławi Amerykę. Nie to jest istotą mojej wypowiedzi. Ale gdzie mamy szukać prawdy? Gdzie mamy szukać bezpieczeństwa? No właśnie w Chrystusie. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ja chcę być, jak to apostoł Paweł powiedział, niewolnikiem Chrystusa. On powiedział, że jest niewolnikiem Pana, niewolnikiem Chrystusa. No to już w ogóle takie słowo, żeby tylko pozamiatać dzisiaj. Jak to niewolnikiem? Przecież czasy niewolnictwa się skończyły. Czy to nie przesada? Czy mi się nie należy jakaś odrobina swojej autonomii i wolności? Należy ci się, jeśli chcesz, jeśli tak zdecydujesz, ale to nie jest chrześcijaństwo. Musisz sobie odpowiedzieć, czy chcesz być chrześcijaninem. Inaczej, idziemy dalej. Musisz sobie odpowiedzieć, czy wierzysz w wieczność? Jeśli wierzysz, to tylko Chrystus, On i tylko On jest nadzieją dla ciebie i dla mnie. I nie można być tylko trochę chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa. Naśladowca Chrystusa to jest taki, który zostawia swoją łódź i odpowiada na wyzwanie, pójdź za mną i idzie. Po prostu idzie w krok za Chrystusem. Nie dyskutuje, kto ma rację, nie szuka lepszych rozwiązań, sposobów, tylko po prostu wie, że ten, za kim idzie, wie wszystko i to mi wystarczy. Nawet jeśli są problemy, nawet jeśli są trudności w moim życiu, nie obchodzi mnie to tak bardzo. Jest to trudne, bo trzeba to pokonać, trzeba przez to przejść.
Ostatnio żegnaliśmy, wczoraj żegnaliśmy naszą siostrę Elę Smolanko. I tak sobie myślę, pogrzeb, ostatnie pożegnanie to jest smutna okoliczność. To jest trudne miejsce rozstania się z kimś się było blisko, kogo się znało. Szczególnie myślę tutaj o najbliższej rodzinie, ale nigdy na chrześcijańskich pogrzebach nie ma rozpaczy. Jest smutek, ale nigdy nie ma rozpaczy. Nie powinno być rozpaczy, bo rozpacz jest wtedy, kiedy wszelka nadzieja ustaje. A ona zawierzyła Chrystusowi. Walczyła. Ale Pan wyznaczył datę końca jej życia. I to nie jest tragedia ani dla niej, ani dla najbliższej rodziny. Jest smutek, ale nie ma rozpaczy. Dlatego, że ona jest w lepszej rzeczywistości. Ona przeszła na drugą stronę wieczności. To jest sprawdzian. Dla tych, którzy odchodzą, to jest pewną tajemnicą w detalach, jak się tam zadzieje, ale też sprawdzian dla tych, którzy zostają. I chrześcijańskie pogrzeby nie są smutne. Znaczy, nie są pełne rozpaczy, nie są pełne beznadziei, ale gdzieś tam na dnie serca masz tą głęboką radość, że ona jest Chrystusem, bo On ją zapieczętował dla siebie, przeznaczył dla siebie, bo ona dała wyznanie wiary. Posłuszeństwo Ewangelii rodzi swoje skutki. Nie musisz się bać, nie musisz być przerażony życiem, jak to pewien kaznodzieja powiedział, i umieraniem. Bo ci, którzy są w Chrystusie, choćby umarli, żyć będą. I to jest prawda. To jest ten moment sprawdzenia. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały, w czasie nieświadomości waszej. Jest jeszcze jeden taki wróg posłuszeństwa. To nasza pożądliwość. To nawet nie niewiara, tak jak wcześniej mówiłem, ale po prostu nasza pożądliwość. Nasze pożądliwości, nasze zachcianki. I toczymy bój. Wiemy, że nie powinniśmy na przykład w taki sposób wydawać swoich pieniędzy, ale chcemy coś mieć. Ja nie wchodzę w wasze portfele, żeby było jasne. To jest wasza decyzja, jak zarządzacie swoimi finansami. Ale podaję jakiś jeden pierwszy z brzegu przykład. Pożądliwość wzmaga w nas pragnienie posiadania czegoś, ale czy tego chce Bóg? No ale co ja będę pytał, czy mam kupić samochód Pana Boga? Pan Bóg ma tyle milionów, miliardów, może nawet ludzi na tej ziemi do ogarnięcia. Wiecie, chrześcijanin to jest ktoś taki, kto oddycha posłuszeństwem. Jakby miał być nieposłuszny, to by się po prostu zadusił. Nie da się być nieposłusznym Chrystusowi. Ja nie mówię, żeby pytać, jakie skarpetki kupić, jaki kolor i tak dalej Pana Boga. Jesteśmy rozsądni, mamy rozum. Wiemy, jak żyć. Ale w duchu posłuszeństwa, absolutnie w duchu posłuszeństwa powinniśmy się poruszać każdego dnia i w każdej sprawie. Poddać całe swoje życie Chrystusowi w każdym aspekcie. Modlić się. Rozmawiać z Bogiem, czytać Jego Słowo, poznawać. To jest skarbnica znaków drogowych, przydrożnych, które stoją przy drodze naszego życia. Słusznych. Jeśli Bóg mówi skręć w prawo, to nie skręcaj w lewo. Poznawaj Jego Słowo. Nie kierujcie się pożądliwościami, bo to czasem jest w sprzeczności, to może być w sprzeczności z posłuszeństwem. Po co? Nie warto. Chcesz być posłuszny? Będziesz smakował niesamowitej wolności, będąc niewolnikiem Chrystusa. To jest paradoks. Jak można czuć się wolnym, będąc niewolnikiem kogoś? No właśnie, ale kogo? To ma znaczenie, kluczowe. Bo jeśli ktoś się bez tołku, bez głowy, bez umysłu zakocha w jakimś facecie albo w jakiejś kobiecie i zrobi każdą rzecz, dzisiaj, tu i teraz, w imię tej miłości, głupota. W tym sensie głupota, jeśli całą nadzieję miałbym położyć w tej osobie. Bo ona jest takim samym człowiekiem jak ja. Ja nie mówię, żeby nie kochać. Kochać, absolutnie kochać. Kochać i jeszcze raz kochać. Ale
tylko i wyłącznie być niewolnikiem Chrystusa. Zostałem porwany przez Chrystusa, apostoł Paweł pisze. Chrystus go porwał dla siebie. On się dał porwać. Nic innego go nie interesowało. To znaczy, że fruwał 2 metry nad ziemią i już jakby nie dało się z nim pogadać. Nie, to był najbardziej trzeźwy człowiek na ziemi tamtych czasów. Być może. Jeszcze paru by się na pewno znalazło. Ale naprawdę mocno stąpał po ziemi, znając rzeczywistość swojego Pana. Wiedząc, znając Jego wolę, będąc doskonale, czy starając się być doskonale posłuszny we wszystkim. Czy w tym życiu, czy w tamtym, czy cierpiąc, czy nie cierpiąc, idąc do Rzymu, wiedział, że Jego koniec jest bliski. Co z tego? Posłuszeństwo nie zasadza się na tym, co my możemy zrobić dla Boga, bo możemy zrobić różne rzeczy, tak jak powiedziałem, ale jaka jest wola Boża dla twojego i mojego życia. Więc my jesteśmy taką grupą ludzi, kończąc, chcę to powiedzieć, która jest zainteresowana jedną najważniejszą rzeczą, aby podążać za Chrystusem, aby być Mu posłusznym. Zrobić wszystko, aby wykonywać, wypełniać Jego Słowo. Do tego was namawiam. Jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, tak jak na początku, pamiętacie, powiedziałem, że są tak jakby dwa rodzaje ludzi, którzy znają Ewangelię i są jej posłuszni albo nie, albo ci, którzy nie znają i opierają się na swoim sumieniu i tak dalej, i tak dalej. Znasz Ewangelię. Bądź jej posłuszny. Pójdź za Chrystusem. Namawiam do tego. Bądź naśladowcą Chrystusa. To jest chrześcijanin, kto naśladuje swojego Pana. A kto ma swojego Pana? Sługa. Nie kumpel. Nie niezależny człowiek, który decyduje o swoim losie. Swojego Pana w niebie ma sługa. Ma niewolnik Chrystusa. Jeśli jesteś niewolnikiem Chrystusa, dopiero wtedy możesz powiedzieć w pełni, że masz swojego Pana, że znasz Jego wolę i twoim celem jest wypełnić Jego wolę. To absolutnie w niczym nie ogranicza. Nie ma pełniejszego życia na tej ziemi, jak życie w posłuszeństwie Chrystusowi. Każda inna alternatywa jest obarczona naprawdę poważnym błędem. Pomyślmy o tym. Zaufajmy dzisiaj Chrystusowi. On dał dowód swojej najwyższej miłości, umierając na krzyżu i dokonawszy zmartwychwstania, ukazawszy się ponad 500 ludziom w różnych okolicznościach, dowiódł, że On jest prawda, droga i życie. Nie ma nic wspanialszego, jak podążać za Nim. Zachęcam was szczerze do tego. Jeśli chodzisz, naśladując Chrystusa 10 lat, może 20, zastanów się nad tym, jakiej jakości jest twoje posłuszeństwo. Jeśli dzisiaj być może jesteś w takim miejscu i myślisz sobie, nie, to ja dzisiaj pierwszy raz coś takiego słyszę, takie wyzwanie, proszę ciebie, abyś wziął je poważnie do serca. I nie znajduję w Biblii naprawdę pośredniego rozwiązania. Nie znajduję w Biblii półśrodków. Jeśli to nawet wydaje ci się radykalne, nie mogę nic innego powiedzieć, bo tylko to czytam w Biblii. I chcę być posłuszny Chrystusowi. Chcę podążać za Jego Słowem, za mężami wiary, Pawłem, Piotrem, a ponad wszystko jakby w tym wszystkim za Chrystusem. On jest głową Kościoła. Skłońmy nasze głowy do modlitwy.